Hej kaptyszynki, z tej strony Pia. Miłego poniedziałku, oczywiście już niedługo wakacje. Nawet was nie muszę pytać, czy wszyscy się cieszą, bo na pewno wszyscy się cieszą. I dzisiejsze 100 dzieci challenge zaczniemy sobie od ogłoszeń ptaszynowych. Pierwsze jest takie, że następny tydzień będzie dosyć skromny, bo będzie tylko jeden film w piątek. Zdradzę tylko tyle, że przygotowuję dla was genialną serię wakacyjną. A drugie ogłoszenie parafialne to zwycięzca dodatku Razem Raźniej. I spośród wszystkich komentarzy na moim Insta wylosowałam ptaszynkę Słonik 2015. Gratulacje, kochana. Pozwólcie, że teraz dosłownie w sekundę kupimy to rozszerzenie razem na Instant Gaming. Wpisuję sobie wyszukiwarki The Sims 4 i mamy tutaj Razem Raźniej, minus 33% za 119, także mega się opyla. Jeżeli chcecie, to macie linka w opisie. Przechodzę sobie do płatności, mam podpiętego PayPala na szczęście, więc po prostu klikam zapłać. I mam już grę dosłownie po, nie wiem, 5 sekundach. To jest kod, który teraz wyślę do Słonika. No dobra, już bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Sintra właśnie podcałowała różę na dobranoc, a tu jest Konwalia, jej siostra bliźniaczka i to są nasze najmłodsze dzieci. Potem mamy Klementynkę, która nie może z jakiegoś powodu dostać szóstki w szkole. Ja tego totalnie nie ogarniam i mam pierwszy raz w życiu, tak? Potem mamy Odę, która jest zdecydowanie na coś dziwnego chora, trzeba będzie kupić dla niej lekarstwo, ma jakąś wysypkę. Już pomijam fakt, że jest 1:56 w nocy, ona sobie tańczy normalnie na dworzu. To jest jej brat Connor, też jest wampirem. Jedyny grzeczny, już w łóżku śpiący Cyprian. Uwielbiam to uczucie, kiedy chcę sprawdzić, czy odrobili oni lekcje i się okazuje, że w ekwipunku nie ma zadania domowego, że gdzieś po prostu to zadanie zostawiła i jeszcze nie odrobiła tych lekcji, a muszą mieć Jezu, nikt nie odrobił lekcji, ja po prostu umieram. Czemu ty masz brudne pranie w ekwipunku? A, zapomniałam jeszcze o Hiacyncie, to jest kochani Hiacynt. Ona ewidentnie nie chce iść do szkoły, bo rzuca zadaniem domowym. Po prostu znowu je wyrzuciła sobie na ten, na podłogę i nie chce odrabiać lekcji. Swoją drogą jestem ciekawa, jaki wy macie nawyk, albo mieliście nawyk odrabiania lekcji, jak chodziliście do szkoły. Czy robiliście lekcje zaraz po szkole, tak godzinę, czy na ostatnią chwilę, a może tuż przed lekcjami? To karmienie w Simsach jest takie słodkie, po prostu super się, ona, Boże, ślini się i w ogóle brudzi wszystko, to jest przepiękne. Nie wiem, czy wiecie, że The Sims 5 nie ma powstać, są takie mega duże plotki, że twórcy odłożyli The Sims 5 do nie wiadomo kiedy, ale ja chyba nagram w ogóle o tym osobny film, więc obserwujcie mój kanał. O, właśnie nauczyła się pełzania, jak miło. I mamy walentynki. Ej, dzisiaj jest ten dzień, gdzie szukamy sobie kolejnego tatusia, kolejnego chłopaka dla Sintry. Ej, czy wy też macie ten problem czasami, że wchodzą do was obce ludzie i piją wodę? Bo ja mam tak w sumie w tym domu. I to zależy chyba czasami po prostu od domu i czasami od działki, bo zazwyczaj pomaga to, że się wyprowadzasz. Wlazła do nas jakaś baba, której nikt nie zna z naszej rodziny. Wzięła sobie szklankę wody, po czym sobie ukradła tą szklankę i wodę i sobie poszła dalej do parku. I lubię to, nie? Nasze dzieci zaraz idą do szkoły. Jestem ciekawa, jak sobie poradzą w tej szkole. A my trochę pomożemy sprzątaczce posprzątać, bo wątpię, żeby sama dała radę wszystko ogarnąć. Kocham to, nie? Ej, słuchajcie, ja im kazałam zjeść na śniadanie sałatkę, którą Sintra zrobiła. No, piękna sałatka, pomidory, serfeta i w ogóle. A oni ominęli tą sałatkę szerokim łukiem i wzięli sobie normalnie ciasto, w sensie tort. Ej, trzeba was nauczyć kultury, nie? Nie, że zostawiasz talerz na blacie pod telewizorem, tylko sprzątasz po sobie, nie? Tak jak właśnie twoja siostra zrobiła, bardzo ładnie z twojej strony. Kolejna rzecz, która mnie mega wpienia, to od pewnego... O Boże, on przeuważył brata, jak się załatwiał. Ale trauma, no się nie dziwię. Wracając do tematu, nie zaznaczaj mi się z automatu, żeby poszli sobie do szkoły, tylko ja muszę to robić ręcznie. Znaczy, czasami im się zaznacza, a czasami im się nie zaznacza. I po prostu ja to traktuję wtedy jako to, że oni po prostu nie chcą iść do szkoły. I wiecie... I liczę na to, że im się uda, że pójdą na wagary. Może kiedyś wam zrobię taki dzień wagarowicza, czemu nie? Zaprosiłam tutaj starego Mirka, czyli to jest ogólnie ojciec tych naszych bliźniaczek Róży i Konwali. Daję mu klucze do rezydencji, żeby się nimi opiekował, a ja Sintrę wysyłam na prawdziwy podryw. Idziemy sobie, słuchajcie, bo są walentynki i w ogóle. I widzę, że dzisiaj będzie dzień sportu drużyny, czyli liderskiej, ale nie będę liczyła na to święto, tylko po prostu teraz się udamy pierwszy raz od dłuższego czasu na jakąś parcelę publiczną i spróbujemy sobie znaleźć miłość na dłuższy czas. Patryśka ma doświadczenie w podrywaniu, to trochę tą córkę nakieruje. O, jakieś ploteczki tutaj już trwają i w ogóle super. W ogóle wejście tutaj jest takie klimatyczne.
O, pojawili się Simowie i niestety, ale pojawił się nasz syn Harry, który jest chyba zły, że matka, że spotkał matkę w barze. Z nim się o wiele lepiej nam rozmawia i on jest zainteresowany Sintrą, nie tak jak tamten gość tutaj. Zaprosiłam go na randkę do wesołego miasteczka, dzisiaj się poczujemy jak nastolatkowie po prostu. Ale on ją podrywa, łapie ją za ręce, to jest fajne, że nie tylko z jej inicjatywy wszystko się dzieje. Na to właśnie liczyłam. Nawet uważam, że do siebie pasują, że on jest naprawdę w porządku. Wysłałam ich, żeby zrobili barabara na diabelskim młynie. Właśnie dostałam komunikat, że Klementynka w końcu dostała szóstkę. Jezu, jak się cieszę, w końcu ta dziewczyna dała radę. Dzieci z tego nie będzie, moi kochani, ale mamy już przyszłego tatusia. No i walentynki całkiem udane. Ja nie wiem, co tu robi nasze dziecko. Właśnie wróciłam z Intrą do domu i obczajcie to. Róża jakimś sposobem jest tutaj. A tu jest nasz dom. Jak ona tu sama doszła? Czy ona tu przypełzała? Przecież by sobie kolana pozdzierała. O co chodzi? Drogie pteszynki, Klementynka w końcu będzie miała urodziny. Po 10 latach doczekaliśmy się. I ona będzie w końcu nastolatką. Tyle osób już ją przegoniło. Ona już powinna dawno być wyprowadzona z domu. I już być na swoim, że tak powiem. A dopiero stała się nastolatką. Ale za to jaką śliczną. Wlosowała się cecha niezręczna towarzysko. No dobra, moi kochani, czas ubrać nasze dzieci tak porządnie i zmienić. Zacznijmy sobie od Klementynki. Tak Klementynka wygląda przed i tak już Klementynka wygląda po, oczywiście standardowo po staranku zrobiłam, bo porównałam jej po dwa stroje. Jest znakiem rozpoznawczym, będą takie czerwone usta, bo mega jej pasuje ten look z czerwonymi właśnie ustami. Hiacynt jest już ogarnięty, więc sobie go zostawiamy i czas teraz na trojaczki. Zacznijmy od Ody, bo tu będzie wielka metamorfoza, kochani. Oda jest teraz taka jakby... Nie wiem, tak patrzysz na nią i tak widzisz, że jakaś taka niezadbana, więc uwaga. Nowa odsłona Ody. Wiecie, jak trudno mi było dobrać do niej włosy? Uwierzcie mi, że te złote włosy są najbardziej pasującymi włosami do niej. Każde inne sprawiają, że ona tak dziwnie wygląda, więc nagle będzie złotowłosa. Złotowłosa wampirka. On mi się zawsze kojarzył z takim elegantem, nie? Z takim, wiecie, że dłuższe włosy, ale taki elegancki. Taki bardziej grzeczny niż jego brat, bo jego brat Connor to będzie prawdziwy zły charakter, więc ubierzemy go od razu w skórę. Nawet mu na głowie irokeza zrobiłam. Chyba mi odcięli prąd. Tak, bo tak właśnie myślę. Klementynka jakaś liczna. Klementynka, powitaj swojego. Kto to przyszedł do nas? Harry, powitaj brata, zaproś go do środka. A nie stać nas na zapłacenie rachunków, ale dostaliśmy jakąś pocztę i marzę o tym, żeby to były zabawki, które będziemy mogli sprzedać, bo bieda straszna i ciemność w domu. Please, wspomóż mnie finansowo, nie mam pieniędzy, a muszę zapłacić czynsz? Jestem biednym studentem, pomóż. Halo, my potrzebujemy pomocy, na prąd odcięli, nie wiem czy tobie też, ziomuś. No i rachunki. Te zabawki totalnie nam uratowały skórę, zobaczcie, aż 8 tysięcy, po prostu od dłuższego czasu nie odbieraliśmy poczty. W ogóle w naszym klubie są świetne bonusy, bo możemy na przykład kupić bonus do odrabiania lekcji. Zwiększa szybkość, z jaką twoi simowie będą odrabiać lekcje podczas uczestnictwa w spotkaniu klubowym. I dodajemy do naszego klubu Hiacynta, który już też chodzi do szkoły i powinien normalnie odrobić lekcje. Teraz zaznaczam, żeby odrabiali wszyscy lekcje razem i zobaczymy, co się wydarzy. Czy będziecie razem odrabiali lekcje? Ty idziesz odrabiać tutaj. O, wszyscy przyszli do pokoju. Dobra, odrabiamy. Dziewczyny, a wy? Dobra, nasze dzieci właśnie szykują się do szkoły. Ale widzę, że nie wszystkie, bo ktoś postanowił bawić się zabawką zamiast iść do szkoły. Nie wiem, dlaczego oni mają takie fazy, że po prostu nie chcą iść. Ja nic nie klikam, oni sobie sami wymyślają jakieś inne zajęcia. Ja rozumiem, że wakacje się zbliżają, ale kurde, jeszcze musicie łazić. Tobie też, dziewczyno, powodzenia w szkole, wyglądasz przeuroczo. Ona właśnie uczyła Różę stania. Uczyła ją stania. Zobaczcie, co się stało z jej nogami. Boże jedyny, to jest po prostu jakiś opętaniec nagle. Czyżby się nauczyła raczkować albo stać? Czego ty się nauczyłaś? Raczkowanie! Ej, to jest drugie nasze dziecko w historii 110 challenge, które nauczyło się raczkować nagle. To jest przesłodkie, ale to dlatego, że nie mamy nowego dziecka, nie? Jest malutka przerwa. Sukces, normalnie jest sukces w rodzicielstwie osiągnięty. Ją już możemy dorosnąć, ale oczywiście poczekamy na jej siostrę w tym momencie. A Róża jest troszeczkę w gorszej sytuacji, trochę wolniej się uczy, ale teraz musimy ją położyć spać, bo ogólnie, wiecie co, te niemowlaki w Simsach mają tak, że jak posiedzą kilka godzin, to zaraz mają, że są smutne, bo chcą drzemki. Nie wiem, czy to...
będzie jeszcze. Czas odpocząć. Nie da się z nimi za bardzo uczyć ani nic robić, bo ciągle płaczą, nieważne co z nimi robicie. No wiecie, jak w prawdziwym życiu dzieci, nie? I ona sobie teraz pójdzie spać i w ogóle zaprosiliśmy jej ojca na noc do nas. Będzie u nas nocował przez dwie noce, żeby się nimi zająć. Nieznany numer. Niedługo będą. Pomyśl dwa razy, zanim otworzysz drzwi. Kto mówi? Haha! To się nazywa psikus. O matko, weźcie, przestańcie mnie męczyć. Uwaga, dzieci wróciły ze szkoły! Oda ma piąteczkę, Cypiera na Jan ma szóstkę. Kor ma szóstkę, a Hiacynt ma czwórkę. To oznacza, że trojaczki możemy dorosnąć z wyjątkiem Ody, więc poczekamy jeszcze na to, żeby szli równo w grupie wiekowej i niestety, ale wstrzymacie się ze swoimi urodzinami do jutra. Jeżeli jutro Oda wbije tą szóstkę, to zrobimy potrójne urodziny i będą wszyscy nastolatkami nagle, a jeżeli nie, no to trudno, Oda zostaniesz w tyle. Ja też nie mogę wszystkiego dopasowywać, wiecie, do jednego sima, jak mamy tyle dzieci. Ja wam chcę pokazać tylko coś mega słodkiego. Wszystkie dzieci postanowiły przyjść i odrabiać lekcje w pokoju, gdzie śpi Sintra. Ona po prostu odsypia, bo była totalnie padnięta. I one sobie wszystkie tutaj przyszły odrabiać te lekcje. Ten sobie przytiesz jakieś zepsute jedzenie. Boże, czemu ty sobie nie weźmiesz czegoś świeżego? Niesamowite! Stary Mirek sadza swoje córeczki do tego właśnie stolika i normalnie je karmi sam siebie. To jest po prostu nieziemskie, że on tak się nimi zajmuje. Zobaczcie! Ja nawet mu nie kazałam tego zrobić. A reszta ma dzisiaj na obiad pizzę. Jeśli czekaliście na znak, żeby dzisiaj zamówić pizzę, to jest ten znak właśnie. Zamówcie sobie albo zróbcie, jak wolicie. Ale odrabiania lekcji na huśtawce to jeszcze nie widziałam. Ale dostałam kupę motywacji, jak sobie pomyślałam, że będę miała trzech nastolatków u nas w domu i że wyprowadzimy Klementynkę w końcu od nas. I teraz robią projekty, już zrobili jeden, teraz zaczynają drugi. Ale przyznam szczerze, że ten domek na drzewie to jest epicki, bo oni cały czas w nim siedzą i cały czas się bawią tutaj. Co? Hej Klementynka, dzwonię ci poinformować, że członek twojej rodziny Jan nie żyje? Przykro mi z powodu twojej straty. Tata Sintry? Ale jak to możliwe? Przecież on był totalnie nieśmiertelny. Jak to się stało? Rzeczywiście. Śmierć ze śmiechu! Aha, czyli umarł na wypadek. Bo słuchajcie, ja zarówno Patryśce, jak i Janowi ustawiałam nieśmiertelność, ale taką, że ze starości nie może umrzeć, że się nie starzeje. A nie, że wiecie, wypadki mogą go załatwić i załatwił go śmiech. Ale nie wierzę w to, ale jaja. O, przynajmniej odblokowaliśmy raczkowanie, kochani. Możemy teraz dorosnąć bliźniaczki, jak super. Konwalia zmieniła grupę wiekową, ona sama nawet dorosła. O Jezu, ja nie wiedziałam, będzie go ptaskiem, ale zostaje jeden myślenie i dwa poruszania się za to, co my nauczyliśmy ją, bo ona potrafiła wszystko oprócz stania. To mało punktów, no ale okej, czyli zaraz jej siostra Róża też dorośnie. Ej, Konwalia, ty wyglądasz przesłodko. Jezu, jak ona śliczna, zobaczcie, ma szare oczy takie, nie w sumie, oczy ma posincze. Jak się uśmiecha, umiera, zobaczcie na te zęby, jak pregator jakiś albo obcy. A jej siostra póki co nie dorosła, a są bliźniaczkami, o co kaman? Nie wiem dlaczego, ale Róża nie dorosła, to jest takie niesamowite dla mnie, nie? Że jedna sobie dorosła, druga nie, nagle, a powinny w tym samym czasie, więc byłam zmuszona sama zrobić, żeby Róża dorosła z tortem. Też jest przesłodka i one będą naprawdę śliczne, nie? A nasze dzieci standardowo idą do szkoły i ja liczę na szóstki, liczę na to, kochani. Zaprosiłam Patryśkę, żeby ją pocieszyć, Sintra jest chora na coś, ogólnie ostatnio mamy same choroby w domu. Mam wrażenie, że ci Simowie po prostu zarażają się od siebie. Patryśka jest bardzo smutna. Dynamika rodziny wspierająca, no jasne, że tak. Ej, w sumie nam udało się pocieszyć już Patryśkę, bo jest teraz na ten moment szczęśliwa, więc wszystko się zgadza. Ej, w ogóle Sintra sobie rozmawia z Patryśką, nie? A tutaj ktoś miał urodziny. I słuchajcie, typ zmienił się na fioletowego Sima. UFO! My jeszcze nie mieliśmy dziecka UFO, musimy sobie koniecznie zrobić z nim dziecko, totalnie. Typ był normalny, miał urodziny i zmienił się w niebieskiego ufoka. To jest genialne. I właśnie teraz każe Sintrze go podrywać, żeby oni się już zaprzyjaźnili. Co prawda, o, ona od razu wyładniała, już nie ma wysypki, jak zobaczyła nowego chłopa na horyzoncie, nie? Boże, kolejny dziwak, jak on wygląda dziwnie, ten Sim. Co? Dostaliśmy taki telefon. Nie mam zamiaru cię umoralniać, ale podobno nie umiesz dochować wierności. Lepiej byłoby, gdyby wieści o twoich romansach nie przedostawały się do opinii publicznej. Ej, co jest? Ej, to ona chyba na nas doniosła, bo co stoi z książką? On ma na imię w ogóle Kakeru, to chyba się czyta Takeru. Dzieci wróciły, tak jest!
Klementynka dostała szóstkę, możemy ją wyprowadzić. Przeprowadziłam ją do Iwana, tak w sumie od razu, bez urodzin, bo ja chcę, żeby ona sama pokierowała swoim życiem. Dopiero co skończyła w ekspresowym tempie szkołę, więc jestem ciekawa, kim zostanie w przyszłości, później to sprawdzimy. A Oda niestety nie dostała szóstki. Oda niestety ma, kochani, piąteczkę. Oni są wszyscy załamani śmiercią dziadka i tak dalej. A ja myślę, że to jest idealny moment, żeby teraz prowadzić do nas Patryśkę. Ale czas, kochani, na coś ważniejszego. Tak, Jaronas pyta, czy zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Oczywiście się zgadzamy. Ale przede wszystkim czas sobie zrobić kolejne dziecko, bo mamy w końcu slota w rodzinie. Dzięki temu, że Klementynki się pozbyliśmy. Uciekamy od dzieci na domek na drzewie. Pierwszy pocałunek. Tego jeszcze nie było w tym miejscu. Ej, Syntra ma okropną wysypkę. Ogólnie cała nasza rodzina jest jakaś chora, dziwna. Ale no to nas nie powstrzyma, żeby zrobić barabara i postarać się o dziecko w domku na drzewie. Postaraj się o dziecko z Takeru. Ej, to będzie nasze pierwsze dziecko UFO. Nigdy nie byłam jeszcze z Syntrą w kosmicznej ciąży. Wchodzą do środka. Ej, dobra, żeby tylko dzieci teraz nie przyszły tutaj, ale chyba nie. Okej, więc tak to wygląda. Wiecie, że pierwszy raz sobie barabara w domku na drzewie. Jeszcze wcześniej nie robiłam. Cały czas telefon dzwoni. A czy można coś zobaczyć? Nie, nie można nic niestety zobaczyć. No i koniec. Ej, ona ma jakąś wysypkę. Pewnie go zaraziła czy coś. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek 100 Dzieci Challenge. Syntra jest w ciąży. Je za dwoje. Super, że udało nam się poderować prawdziwego kosmitę. Myślę, że takie kosmiczne dziecko będzie wyjątkowe w naszym 100 Dzieci Challenge. Ja się z wami żegnam. Hejka i pamiętajcie, że za tydzień wyjątkowo 100 Dzieci Challenge nie będzie.